Hejcie, witajcie czaty, z tej strony Gabroj, witam was w kolejnym odcinku quizów. Quizu dosyć rzadkiego, dosyć takiego niespotkanego, bo o ile się nie mylę, w mojej całej karierze quizowej zdarzył się tylko jeden taki quiz, chyba, który robiłem. Zacznijmy od tego, że quizy mam trzy przygotowane o dwóch odrębnych tematykach. Jeden quiz nazywa się Wyłom Przechowawczy, zrobiony przez Aronka. Aronek jest moim subskrybentem na Twitchu, na którego was gorąco zapraszam. I on jakby testuje nasze możliwości jako czy nasze wybory są dobre podczas na przykład wyłomu przechowywawczego i na tej podstawie ustala, czy byśmy go przeżyli. Robiłem już jeden taki quiz, o ile się nie mylę, i to jest jeden quiz z trzech, reszta dwa są, jeden jest bardzo stary, bo jest sprzed roku. Czy zostałbyś zaklasyfikowany przez naukowców jako obiekt SCP oraz jakim SCP z SCP-SL jesteś, więc też takie rozpoznawcze. Zobaczymy, czy dobrze mnie zbadają te quizy, więc zobaczymy. Link oczywiście do quizu macie w opisie, zostawcie łapkę w górę i suba. Lecimy! Aronek, wyłom przechowawczy 5 dni temu. Jedziemy. Budzi się w swojej malutkiej klatce. Słyszysz bardzo głośny dźwięk syreny, a wszystkie drzwi się otwierają. Co robisz? Przypominam sobie w głowie, że to Siren Head, więc chowam się w rogu. Nie. Czekasz w pomieszczeniu? Zostajesz w pomieszczeniu i czekasz, aż się coś stanie? To twoja szansa, może stąd uciec. I teraz tak. Z jednej strony boli mnie, że nie mogę odpowiadać ja jako ja, tylko muszę odpowiadać ja jako osoba, która chciałaby przeżyć. Więc jeżeli obudziłbym się w małej klatce i słyszał bardzo dźwięk głośny syren, to co bym robić? Co bym zobaczył? Trochę mnie denerwują odpowiedzi, bo to jest z jednej strony czekasz i zostajesz w środku, a druga powinna, że wychodzisz i badasz, co jest na zewnątrz. Dobra, no druga odpowiedź to jest twoja szansa, może stąd uciec, no raczej pod tym pryzmatem bym nie myślał, na początku bym... Co? Niestety się nie udało, prawdopodobnie zostałeś rozczarpany na strzępie przez jeden z podmiotów SCP, został zastrzelony przez MTF? Czemu? No dobra, to spróbujemy ponownie. To jednak uciekamy. Okej, no spoko, no dobra, no to umarłem na pierwszym pytaniu. Biegniesz przez długi korytarz i trafiasz na rozwidlenie. Z lewej strony słyszysz głośny płacz, a z prawej słyszysz potwornie głośny krzyk. W którą stronę idziesz? W prawo czy w lewo? Tu jest płacz, tu jest krzyk. W lewo to był krzyk? Tak, low. Okazało się, że po lewej stronie był SCP-096, który czekał tu za drzwiami, nie dało się na niego nie spojrzeć, nie mogłem znaleźć jakiegokolwiek dobrego obrazka. Spoko! Jakby potrafi... Jeszcze raz! Dobrze, tu mam kilka prób na wyłom. W prawo. Okej. Na podłodze stoi mały pluszowy miś, cały pokryty ludzkimi uszami. Powoli odwraca się w twoją stronę i zaczyna wrzeszczeć. Co robisz? Ale bym... Ja bym kopa wyjebał, jakbym był. Ja bym kopa wywalił całkowicie. Jebaś to, wracam do klatek, może się wszystko ogarnie. Biegniesz najszybciej jak możesz, próbując nie zemdleć od misia krzyku. No, raczej bym się nie wrócił do klatek, ale mówię, ja bym walnął kopa takiego soczystego. Najprawdopodobniej, o ile bym się wcześniej nie spanikował, ale dobra. Biegnę najszybciej, próbując nie zemdleć od krzyku. Wygląda na to, że to zwykły korytarz, tylko że jest tu jakiś pokoik i szafki. Na jednej z tych szafek jest karta poziomu pierwszego i maska gazowa. Biorę oba, biorę tylko kartę, do czego miałbym się niby przydać maska? Maska gazowa to nawet nie jest ona, no biorę oba. Bo jakby maska gazowa może się przydać zawsze, tak mi się wydaje. Trafiasz na skrzyżowanie, którędy idziesz? Na takie skrzyżowanie? No jeżeli chcę uciec, a mam kartę dostępu i to jest exit, jeżeli to jest takie skrzyżowanie, no to raczej idę prosto do exitu. Czemu? Niestety nie udało ci się. Prawdopodobnie stałeś rozczarowany. Bad. No czemu no? To która odpowiedź jest dobra? To było w prawo, to było biegnę, to było oba. No to gdzie mam? No to w prawo, no nie wiem na czym, co nie wiem, no okej, okay, no like XD. Słyszysz jakiś glutowaty dźwięk, a z rogu wyłania się wielka żelowa masa. Fun. To jest SCP-999, idę się pobawić, omijasz go, totalna chillera i utopia. No jak, no jak nieładnie, ale... No przecież to nie ma sensu, no przecież ja bym się zesrał, jakbym zobaczył żelka chodzącego. For fuck's sake. Ja oglądałem potwory i nie, to nie była potwory i spółka. Potwory chyba kontra obcy, to była taka bajka. Że tam była taka duża dziewczyna, tu w prawo. Dobra, no dobra, uznajmy, że idę się pobawić. To zwykły korytarz, nic się w nim nie dzieje, nikogo w nim nie ma. Idę.
Przed otwarciem drzwi słyszysz głośne tupanie, ale i tak je otwierasz. Toż to Plagueusz, co robisz? Spierdalando, wyminięcie, idzie się z nim przywitać i kulturalnie porozmawiać. I tutaj znowu, jeżeli byłbym sobą, to bym może nie przywitać, ale bym spróbował nawiązać rozmowę, jeżeli bym nie wiedział, o co chodzi. Ale dobra, spierdalando. To znów normalny korytarz, jak każdy inny. Idziesz? Idę. Wracam sobie paść kopa placę. Czemu? Idę. Otwierasz następne drzwi i słyszysz jakiś dziwny dźwięk. Odwracasz się i widzisz SCP-106 wychodzącego z podłogi. I w miarę dużą czarną dziurę. Co robisz? Biegnę w stronę Tessy, żeby się go pozbyć chociaż na chwilę. Ze strachu stoisz w miejscu i się nie ruszasz. Prawdopodobnie zrobiłbym dwójkę, ale trzeba... Znaczy nie zrobiłbym dwójki, wybrałbym dwójkę, ale uznajmy, że trzeba biegnąć w stronę Tessy. Brawo, bo myślę, że przechodzi do następnej części. Yo! Super. Trochę bez sensu niektóre były hasła, ale okej, okay, uznajmy, że... Ja bym wywalił kopa temu miśkowi, ale okej. Okay. Dobra, to był pierwszy quiz i tego też byłem ciekaw, ale tego drugiego jestem bardziej ciekaw, bo on jest sprzed roku, ja nie wiem, jakim prawem go ominąłem. Czy zostałbyś zaklasyfikowany przez naukowców jako obiekt SCP? Czy zdarza ci się doświadczać zaników pamięci? I to jest dosyć śmieszna sprawa, ponieważ tak... Nie takich stricte zaników pamięci, ale uważam, że moja pamięć taka krótkotrwała jest dosyć słaba i potrafię o czymś zapomnieć. Długą trwałą pamięć mam o wiele lepszą, ale krótkotrwała pamięć potrafi sobie ze mnie żarty robić. Tak często mam zaniki, tak, ale niezwykle rzadko, nie przypominam sobie. Nie, nigdy nie miałem zaników, mam pamięć doskonałą, co tylko dać. Rzadko, uznajmy, że rzadko mam. Tak wybrałem się. Czy potrafisz dostrzec aury innych stworzeń, co? Tak, nie kontroluję tego, tak, chyba. Kiedyś widziałem coś dziwnego, a nie wiem, czy to, co za bzdury? Pierwsze słyszę, nie potrafię. Co to za bzdury są? Jakie aury? Co wy gadacie? To nie jest DBD. Czy przydarzyła ci się sytuacja, w której manipulowałeś kiedyś energią innego stworzenia? Tak! Jak był pająk w wannie, to spłukałem wodę! I on tak biedny spływał do kanalizacji wtedy. Co? Tak, to było dość zabawne, tak, ale nie panowałem nad tym, co? Takie rzeczy są tylko w bajkach, nie wiedziałem, że tak się da, nie, nigdy. Albo co, ale takie rzeczy są tylko w bajkach. Znajmy, że co? To jest moja pierwsza odpowiedź, jak to zobaczyłem, więc co? Posiadasz jakieś mroczne tajemnice? Tak, grałem w Gothica mroczne tajemnice. Tak, posiadam ich bardzo wiele, tak, posiadam jedną lub dwie. Owszem, posiadam mroczny sekret, ale nie wiem, czy mogę go uznać za mroczny. Znaczy, posiadam sekret. No, uznajmy, że mam taki sekret, ale nie wiem, czy jest mroczny. Czy ludzie lgną do ciebie, ponieważ już uważają, że jesteś ciekawą osobą? No kurde! Trzeciki, no po coś oglądacie ten film? No, żebym stukał w mikrofon na przykład, nie no. Oczywiście uważam, że tak i bardzo słusznie, tak, ale bardzo ale uważam, że się mylą, ciężko mi powiedzieć. Nie, ja lgnę również do nich. Łatwo się zaprzyjaźniam, nie wydaje się, że przeciwnie. Nie, ja uważam, że taki bardzo słusznie. Jestem charyzmatycznym gaborem. Czy usłyszałeś kiedyś od lekarza, że nie wie, co może ci dolegać? Hem! Tak, usłyszałem, tak, jak byłem u lekarza pierwszego kontaktu, który miał chujową wiedzę na temat, jakby, na tematy medyczne, więc powiedział mi, że nie wie, co mi może dolegać, skierował mnie dalej, więc uznajmy, że tak, że się zdarzyło coś takiego. Czy spotykały cię sytuacje, oczywiście tam było jeszcze, nie pamiętam, nie chodzę do lekarza i nigdy nie doświadczyłem. Czy spotykały cię sytuacje, które były dziwne i potrafiłeś ich potem logicznie wytłumaczyć, a gdy opowiadałeś o nich osobom bliskim, to tylko pukały się w czoło i mówiłeś, żebyś przestał zmyślać. Może nie, że pukały się w czoło i przestał zmyślać, ale zdarzały mi się sytuacje nieraz, w których właśnie wydarzyło się coś, czego logicznie nie potrafiłem wytłumaczyć. Więc tak, i to nawet nie wiem ile razy, tak, dlatego przestałem o tym kiedykolwiek, komukolwiek odpowiadać, tak, ale sam już zapomniałem o sytuacji, nie wiem, to był chyba sen na jawie, nie. Uznajmy, że przestałem komuś opowiadać, bo ja faktycznie jestem taki, że jeżeli coś takiego się wydarzy, to sam próbuję to przetrawić w głowie i dopiero później mówić o tym innym ludziom. Ile razy w ciągu zdarza ci się chorować? Ja generalnie jestem zdrowy bardzo, jakby jak ryba, nie choruję zbyt często. Może nie 0, 1 lub 2 razy, do 5 lub więcej, w pewnym przypadku byłoby lepsze, raz jestem zdrowy. Nie, ja 1 lub 2 razy jakby w ciągu roku rzadko mi się zdarza. Czy myślisz, że znasz już wynik quizu? Uważam, że nie zastanawiałem się nad wynikiem quizu. Nie zostałbyś uznany za obiekt SCP, to w sumie super. Fajnie, mogę żyć. Możesz spać spokojnie, twoje dotychczasowe życie nie ulegnie drastycznej zmianie, która prawdopodobnie byłaby zmianą na gorsze. Nie zostaniesz porwany, ubezwłasnowolniony i uwięziony przez organizację SCP. Podziel się wynikiem w komentarzu. Bardzo fajny quiz, jakby fajne, że on się tak przebił do ludzi, bo dużo osób go chyba przeszło. 23 komentarze, 265 superek, taki dosyć stary i popularny quiz.
I tak on się prezentował, na szczęście nie byłbym SCP-kiem, ale na szczęście mogę przejść do kolejnego quizu, oczywiście wszystkie quizy macie w opisie i zostawcie łapkę w górę i suba, tak przypominam. SCP-049. Zrobił quiz 2 tygodnie temu, jakim SCP-SL jesteś? I to jest bardzo ciekawy quiz, mnie osobiście on ciekawi, mimo że się nie prezentuje jakoś fajnie, tak jestem dosyć ciekaw wyniku. Jaki jesteś? Nieśmiały, zły, słodki, obojętny, zły, ale łatwo się uspokajasz, przyjazny, ale czasem zły i dowodzisz całą placówką. Kurde, z jednej strony dałbym obojętny, bo często mam takie wywalone jajuszka, ale dam, że jestem przyjazny, ale czasem zły i dowodzisz całą placówką, bo jestem generalnie przyjazny, ale potrafię się wkurzyć i mam zdolności przywódcze. Jakiej klasy chciałbyś być? Euclid, Keter. Euclid, nie chciałbym być Keterem. Jakim SCP chciałbyś być? Ale co to za pytanie? Plagą, łazarzem, pieskiem, mruczkiem, komputerkiem, nieśmiałkiem. Z tych wszystkich raczej chciałbym być plagą. Raczej chciałbym być plagą. Tak, nie jest humanoida, no wiecie, no że wygląda jak człowiek. Nie ma jakoś chyba przerypane za bardzo. Albo ewentualnie komputerkiem, ale uznam, że plagą. Z jakim SCP chciałbyś walczyć? O Jezu, z jakim SCP chciałbym walczyć? Uważam, że takim najłatwiejszym najłatwiejszym SCP-kiem takim do pokonania bezpośrednio jest chyba SCP-173, ewentualnie 096, ale nie, ale 173 uznajmy. Przepraszam, że 096, przepraszam, że wszystkie osoby, które tam go bronią w komentarzach, że on jest przecież niezniszczalny i jak kadłaża w ogóle umrzeć kiedykolwiek, co? Mrugacz. Ostatnie pytanie, jakie miałbyś umiejętności? Zamieniać w zombie, wpadać w szał i one-shotować wszystkich, teleportować się, być szybki, ale tylko w niewielu sytuacjach, dowodzić placówką, mieć dobry słuch. Ja bym chciał dowodzić placówką. O, jestem komputerkiem, jesteś 0,79, jesteś komputerek. Średni quiz, ja właśnie nie lubię takich quizów, w sensie... Nie lubię quizów, które opiewają na tym, żeby jakim ja bym jakby oceniał, kim bym był, podczas gdy są pytania z tego środowiska, kim bym chciał być. No to z automatu daje odpowiedź, mimo że niejednoznaczną, bo jak widać dałem tutaj plagę, dałem mi komputerka, ale no dobre, no, spoko. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Mówi do was Gabro, zobaczcie w opisie do grupy na Facebooku, fanpage'a, Instagrama, kanału na Twitchu, drugiemu kanału na YouTubie oraz serweru w SCP-SL. Wszystko macie w opisie, dodatkowo wbicie na grupę na Facebooku, fanpage, Instagram, a to już było. Zostawcie łapkę w górę i suba. Do następnego, cześćki. Mówi do was Gabor. Chcę 12-12, niech będzie. Jojo.